Namaste, Mario Bukardi z tej strony. Dokładnie wczoraj miała miejsce nasza 105. ceremonia, gdzie mówiliśmy o tym, jak odnaleźć mądrość wewnątrz nas, czyli jak nie szukać tego mistrza na zewnątrz, tylko jak odnaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania w Twoim wnętrzu. Mówiliśmy o arcykapłanie i ponieważ jest to kolejna z transmisji z tego już wyższego progu inicjacji, ponieważ wszystkie od 101 do 109 zawierają w sobie bardzo ważne przesłania dotyczące przemiany i transformacji, to dzisiaj malutkie uzupełnienie, tak abyśmy na podstawie kart Tarota, na podstawie ich symboliki mogli jak gdyby uzupełnić tą wiedzę i ją bardziej zrozumieć. Pamiętaj o tym, że masz dostęp do 105 ceremonii, jest ona w archiwum na mojej stronie www.bukardimaria.com, jeżeli masz dostęp na tydzień, miesiąc lub na rok. Masz dostęp do tej, jak i do wszystkich poprzednich naszych spotkań. Nasza 105 ceremonia była dosyć długa, trwała ponad godzinę i tych przesłań było całe mnóstwo, jednak tutaj jeszcze takie malutkie uzupełnienie. Zaczniemy od przesłań, które pojawiły się w kartach Tarota tuż przed naszym spotkaniem i była to podstawowa karta, która dotyczyła tej 105 ceremonii, czyli arcykapłan. Karta arcykapłan ma bardzo skomplikowane, bardzo głębokie znaczenie. To jest to połączenie tej męskości i żeńskości, czyli tej energii męskiej i energii żeńskiej w jednym. To jest również takie skupienie się, koncentracja, mądrość wyższa. To jest połączenie z energią wyższą, energią wszechświata i jak gdyby zmaterializowanie tej wiedzy tutaj na ziemi, w świecie materii. Arcykapłan to ktoś, kto jest wyższy niż kapłan, czyli ma wyższą wiedzę niż zwykły kapłan, dlatego jest nazwany arcykapłanem. Wszystkie przesłania, które dotyczyły tego arcykapłana w Tobie, to omówiliśmy już wczoraj, jednak zwróć koniecznie uwagę na symbolikę tej karty, bo jest ona bardzo, bardzo ważna. Każdy z tych symboli ma swoje znaczenie. Możesz medytować z tą kartą, możesz oglądać ją, czuć w Twoim sercu to wszystko, co ta symbolika w sobie zawiera. Zwróć uwagę na to, że mówimy tutaj również o tej mądrości wyższej, czyli głosie Twojego serca. Głos Twojego serca to jest jeden, jedyny głos, którego warto słuchać. Czyli w Twoim sercu znajdziesz odpowiedź na każde pytanie. W Twoim sercu znajdziesz wszystko to, co jest Ci potrzebne, aby zrealizować siebie, Twoje powołanie tutaj na ziemi, czyli w połączeniu z energią boską, energią wszechświata, zmaterializować te rzeczy tutaj na ziemi. Kolejnym przesłaniem była karta 9 monet, czyli oczywiście jesteśmy tutaj w materii, która nosi taki podtytuł zwycięstwo, zysk, nagroda. Jeżeli wykorzystasz te wszystkie przesłania, które przekazałam Ci wczoraj na naszej 105 ceremonii, staniesz się tym arcykapłanem, przynajmniej raz dziennie, jeżeli już nie można cały czas. Skupisz się na sobie, połączysz się z Twoim wnętrzem, połączysz się z Twoim sercem, połączysz się z energią wyższą, przyjmiesz te impulsy, by zmaterializować je tutaj na ziemi, to w każdej Twojej dziedzinie, każdego życia nastąpi to zwycięstwo, ta nagroda, również w tej sferze materialnej, czyli tutaj tego życia materialnego na ziemi. Materia, denary, monety, żywioł ziemi. To jest zwycięstwo. Każde Twoje doświadczenie jest bardzo ważne. Każde Twoje doświadczenie z Twojej przeszłości, z teraźniejszości jest bardzo ważne. Z tą mądrością arcykapłana patrzysz na Twoje doświadczenia, wyciągasz wnioski i rozumiesz, że każde z tych doświadczeń jest
bardzo wartościowe. To jest ten zysk, to są te monety. Bo z każdego tego doświadczenia wyciągasz wnioski na przyszłość, ale również wnioski, doświadczenia dla twojej duszy. Kolejne przesłanie poboczne to była księżniczka buław, czyli jesteśmy tutaj w żywiole ognia, to jest ta twoja odwaga, to jest ta twoja wewnętrzna siła, wewnętrzna moc. I tym głównym przesłaniem księżniczki buław jest pokonać strach. Gdy pokonasz strach, wszystkie objawy strachu, niepewności, dlatego mówiliśmy o tym również wczoraj, pamiętasz, na naszej ceremonii, mówiliśmy o tym syndromie owieczki, która reaguje, a nie powinno się reagować. Nie powinno się przyjmować impulsów z zewnątrz i reagować jak owieczka, tylko przyjmować je wszystkie z pozycji arcykapłana, z tą mądrością twojego serca. Bo jeżeli coś jest dobre dla innych, nie oznacza, że jest dobre dla ciebie. To w twoim sercu sprawdzisz, czy jest to idealne. Strach to jest jedyna rzecz, która blokuje cię tutaj i teraz na ziemi, realizację twoich marzeń, twoich pragnień. Nadszedł jednak czas, aby pokonać tego tygrysa strachu, który próbuje trzymać cię jeszcze za szyję i jak gdyby zablokować ten twój optymizm, tą lekkość, tą samorealizację. I ostatnim przesłaniem oczywiście dwójka monet, czyli zmiana, przemiana, coś się przemienia. I tutaj masz również symbol tego węża, który gryzie siebie w swój własny ogon, czyli przemiana i transformacja. Również te kolory na tej karcie o tym mówią. Mamy tutaj również symbol ten yin i yang, prawda? Czyli znowu wracamy do arcykapłana. To połączenie tej męskości i żeńskości w jedno. Bo dopiero wtedy stajesz się prawdziwym mistrzem. Gdy połączysz tą twoją siłę męską, siłę żeńską, energię męską, energię żeńską w jedno. Dziękuję, zapraszam cię za tydzień na nasze kolejne spotkanie, na naszą 106. ceremonię i z całego serca dziękuję za wszystkie przepiękne komentarze, które wczoraj od was otrzymałam po naszym spotkaniu. To jest tak piękne widzieć, jak te przesłania od siły wyższej materializują się w waszym życiu i jak potraficie je wykorzystać, czasami lepiej, a czasami gorzej, by iść dalej i kształtować wasze życie według waszych marzeń i według waszych pragnień. Do zobaczenia wkrótce. Wasza Maria Bugardi.